Niebezi tylko awans. Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Pani Karolino! O Jezus, ja się błagam! Pani Karolino, nie powiem pani W imieniu wszystkich widzów Ruch TV, bo oni się dowiedzieli, że masz dzisiaj urodzinki. Ja też ci pragnę serdecznie życzyć wszystkiego, co najlepsze, zdrówka, szczęścia, no i żebyś na wieczór mogła się podwójnie, potrójnie cieszyć. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja dzisiaj liczę na to, że będzie 2-0 i jestem o to spokojna. No właśnie, i widzowie też mówili, żebyś częściej obstawiali, tak. Bardzo często trafiasz. Tego się trzymajmy, 2-0, dzisiaj na spokojnie. No, a po co ci ten nóż? No bo tutaj będziemy kroić torcik. Sto lat, niech żyje nam. Jeszcze raz. Czy tutaj się szykuje stanowisko do VAR? Siemanko. Siemanko. Tak, to tutaj. To jest stanowisko VAR. Pierwszy raz na cichej chyba. Pierwszy raz oficjalnie na cichej. Tak. Oficjalnie co, jakieś testy były? Tak, były taka parę lat temu, tak VAR tak zwany offline, czyli sędziowie się szkolili po prostu tylko tak, żeby know-how. Czyli po cichutku, tak? Nikt tak, po cichutku, bez żadnej weryfikacji i tak dalej. Tak, to ciekawe. Że pierwszy raz. A to wy jesteście tak jako w dwójkę odpowiedzialni za to, czy to za wiele rzeczy? Nie, my jesteśmy akurat w dwójkę odpowiedzialni za to, rozstawiamy cały sprzęt i tak dalej, a później nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za całą resztę. A jak nie działa to, co sędzia woła? Coś, zdarzyły się przypadki, że coś tu się nie wyświetlało? Tak, jak nie działa to... Zdarzają się małe awarie, no bo tak, to jest tylko sprzęt. Oczywiście, że tak. No, ale póki co od 2017 roku jakoś się obeszło bez poważnych historii. Mm-hmm. I oby na cichej było tak równie jest, dobrze. Tak jest, trzymamy kciuki. No, robiłem tutaj mecz, jak Ruch spadał z Ekstraklasy. No tu sędzia będzie, to który... Był... Jarek sędzia... przybył. No tak, wtedy? Tak. No, to wtedy był, jak Ruch spadał. Sędzią, dokładnie. No było tu... Pięknie historia koło zatacza. No pięknie, no oby tak z znaczy, pozytywniejszym może klimacie za Ruch. Może o, no, oby tak. Filipie, jak ten mikrocykl przed tym spotkaniem wyglądał? Na Ruchu pojawiły się zdjęcia, że ze Stadionem Śląskim, tak? Na Stadionie Śląskim skorzystaliście tak, z całego centrum? Jedyna nowość to mieliśmy możliwość skorzystania z odnowy na Stadionie Śląskim. Mhm. Też fizjofaktory nas pomogło fizjoterapeutami plus ich sprzętem fizjoterapeutycznym. Czy tam były badania robione, ja? Tak, no to znaczy to... Fizjoterapeuci od nich po prostu też razem z nami pracowali na Stadionie Śląskim, żeby po prostu zrobić to w jednym miejscu i żeby usprawnić to i żeby zawodnicy mogli skorzystać z odnowy już takiej profesjonalnej z tego wszystkiego, co tam Stadion Śląski mógł nam zaoferować. Czyli Ruch jest gotowy? Jest, zobaczycie dzisiaj. Marko, kolego. Dobry. Jakie twoje przeczucia na dzisiaj, bo ty zawsze tak fajnie o tym merytorycznie gadasz wszystkim. Wystarczy 1-0. Będziesz usatysfakcjonowany tak. Z 1-0. Nieważne jak ważna wygrana, nawet i po karnych. Szczerze mówiąc to też, ale nie dajcie, bo karnych ja nie wiem, czy przeżyję. No ja, zawał będzie bo za każdym strzałem. Od kilku dni tak jest, tak nerwowo, tak ścisko w żołądku, że... No. No nic, obyśmy się tylko spotkali w niedzielę, mogli się spotkać w niedzielę, no, bo to jest najważniejsze. Najważniejsze. Kubuś, no, co ja ci mam powiedzieć? A co ja ci mam powiedzieć? No właśnie nie wiem, szczerze, no, podchodzę do ciebie i nie wiem co zagadać. Jak mentalnie jesteś nastawiony na to spotkanie, gdybyś mi coś powiedzieć? Jak do każdego innego. Nie ma jakiegoś większego dreszczyka emocji. Ja mam spokój, wiesz? Ja nie z tych, co bym się stresowali. A jak to ta bramka ostatnio padła z Radunią, pamiętasz? Tam ten Lokaty strzelił, nie? Bardzo dobrze powiem. Dobry. Dobry. Ten Lokaty, nie? Tak. Strzelił ten. Lizakowski. Jak? Lizakowski? Lizakowski, no. Dobrze, tak. No co, no, po stałym fragmencie. Że tam się zachowaliśmy w defensywie, no i z bliska wsadził. Mhm. Mam nadzieję, że dzisiaj już nie będziemy takich błędów popełniać i że... Nie dopuścimy do takich sytuacji. Dokładnie. Wielu. Broń. I cieszmy się dzisiaj. Mam nadzieję. Żebyśmy się mogli znowu spotkać w tych samych okolicznościach w niedzielę. Wiadomo, zrobimy wszystko. Kibice są z wami. Wiadomo, zawsze. Nakręcamy się, chociaż chyba nie trzeba. Od rana. Niezmiennie. Ciary na. Najpierw.
zamiary swoje i ładowa przed do przodku, bo nieważne co się nosi, ważne to co się ma w środku, bo drużyna nie galoty, nie robota, nie fuzekle, nie jak dwa ostatnie piwa, nie jak starych garców regle. I nie można się i zmieniać, jak się komu tak podoba, wsadźcie się do głowy swojej, co chorzowski kibic godą. No siemanko, dzisiaj jest 8 lot. Ja. Od pierwszego wyjazdu Maxa. I go pokazali w tym Kanal Plus, nie? W Kanal Plus to jeszcze na TVP leciało, nie? To no. Mi Milanos wtedy wysłał. No. I specjalnie mu wziął, jak jest u góry ten szal, co miał na swoim pierwszym wyjeździe. Szal jest rodzinnie sentymentalny, bo ja też miał pierwszy wyjazd i to na Sosnowie. Co on na Legia, także wszystko się zgadza. No na Legia wtedy zwycięstwo, tak? Po golach Starzyńskiego? Tak? 2-1 my tam wygrali. Ja, to było to co 2-1. My ta kropka nad i. Nie daliby jej. No. Legii, tak, no. Także dzisiaj domy i, a w niedziela kropka. Siema. No by tak było. Szczepek. Siema. Celownik nasmarowany, tyś już wrócił do swojej optymalnej dyspozycji. No już ja, wydaje mi się, że ja. No my gramy, no. Na wadze ci przybyło? Przybyło. Ty takiej dobrej wagi oczywiście, nie? No ja. No. Bardzo dobrej. Nosicie już most takie, coś takie w sobie, nie wiem, że... Czy raczej spokój? Nie, no spokój. Każdy wie, jaka jest waga tego spotkania i musimy wygrać, no. Mhm. Tyle. To ma wiedzieć jak niżej, nie? No, dokładnie. A zresztą wy wiecie, jak się w tych prestiżowych meczach gra, nie? No najlepiej nam wychodzi, nie? Górnik Radlin. Z Radlina. Pozdrawiamy Radny, to troszkę moczy kawałek do przejechania, nie? O, kawałek. Jak to się nastawiacie na to dzisiaj? Bardzo dobrze. Wierzycie w ta drużyna? No, oczywiście. Daniel Szeli dwie. Szczepek. Tak, no ja, to tak. Wasze strony, nie? No. Praktycznie rodzina tutaj od szwagra. Rodzina? Tak. Od Szczepka? Ja. A to jakie to powiązanie? Ciocia. Matka chrzestna. Matka chrzestna Szczepka? Tak, jest. Ja cię kręcę, no to... Dumna by była, gdyby on coś tam dołożył dzisiaj, nie? No, zawsze jest dumna. No i mam nadzieję, że ewentualnie w niedzielę również na, następne 100%, to jest przesądzone już. A na jak idziecie na główną trybunę? Nie, tutaj, na rodzinny. Grzecznie na rodzinny. A młody Szczepek będzie dzisiaj? Młody Szczepek będzie dzisiaj... Będzie, jedzie, ponoć jadą. Jadą, bo o pogodę chodziło, no. Że jak nie będzie, ale jadą. No to może go trafimy. Ja. Dobrze, udanego widowiska. Wzajemnie. Trzymamy kciuki. No. Dzień dobry. W takich pięknych okolicznościach się spotykamy. Będzie się działo, no. Oby nie, no, mam nadzieję, że się będzie działo. Trochę się boję, że będą szachy na boisku, że jednak stawka będzie paraliżowała, ale, ale z drugiej strony jest nadzieja na, mimo wszystko, na efektowny, otwarty mecz. Ale Ruch Chorzów nie widział dawno takich meczów o taką stawkę. Aż dziwne, co? Aż dziwne, że w drugiej lidze o taką stawkę, no ale no, historia nowa się pisze, no to też trzeba to przejść, tak? Tak, no z jednej strony te 14 tytułów Mistrza Polski, a z drugiej strony trzeba się odbudować i wrócić pięterko wyżej, czy w tym roku. No, zobaczymy, my pewnie mamy tutaj sprzeczne interesy, bo wy chcielibyście awansować z naszej strony, ze strony telewizji. Super się ogląda mecze Ruchu w drugiej lidze. A no właśnie, to prawda. Więc jakbyście zostali, to dla nas tragedii by nie było, ale oczywiście takiemu klubowi jak Ruch życzę awansu, chociaż tutaj się super pracuje, to stanowisko komentatorskie jest bardzo... Wszystko tutaj jest kompaktowe, wszystko ładnie widać i naprawdę te widowiska, a miałem przyjemność w tym sezonie kilka meczów Ruchu komentować, to zawsze się przyjemnie robiło tutaj z tego stadionu przy ulicy Cichej, więc jak awansujecie, no to będzie trochę szkoda, jak zostaniecie, no to będę się cieszył. Z Rafałem Grodzickim dzisiaj komentujecie? Z Rafałem Grodzickim, tak jest, przyjedzie. Szczęśliwy dla Ruchu? Jak to tam statystyki, co statystyki mówią? No w Rzeszowie wygraliście, tak? No w Rzeszowie tak, to ostatnie zwycięstwo. Znaczy no takie, jedyna, powiedzmy, od tego wszystko się zaczęło. To jedyna to porażka Stali w Rzeszowie to właśnie z Ruchem, a tak jak ja z Rafałem komentuję mecze Ruchu, no to z reguły chyba Ruch wygrywa, bo poprzednie z Radunią byłem, ale nie komentowałem, także to nie moja wina. No to musicie przejść do Polsatu w takim razie w przypadku awansu Ruchu. Pomidor. Pokaż Marta, jaką masz koszulkę. Kolega z Blue England, tak? Tak. I koleżanka tutaj, proszę bardzo. Koleżanka też z Blue England. Tak, oczywiście. Córeczka ma specjalną koszulkę zrobioną. Bormów, ale proszę widzę, bardzo. To widzę takie... To jest rękodzieło. Takie koszulki nie kupisz nigdzie. No to proszę, się pokaż z tyłu. Martyna pięknie. Jest gotowa na mecz, także jak moja żona. Nie, no to pierwszy szpil? Jej pierwszy szpil. No ja to nie, no ja to jest stary wyjadacz, ale młodo pierwszy szpil, no przyjazd. To od razu taki konkretny, bo tu będzie dawka emocji dzisiaj konkretna. No to Bożanko, obyś się dzisiaj miał po czym cieszyć. A kiedy wracacie? My na tydzień przyjechali. No to mam nadzieję, że zaliczymy. Jest wszystko dostosowane pod terminarz, ja wszystko musi być, no.
Panie trenerze, znowu w krótkim czasie na Cichej. No tak, tak nam, piękne tak nas miejsce. Los nas dokładnie. Tutaj zderza. Piękne miejsce piłkarskie, super. No jak drużyna, nastawienie tutaj. Pewnie, no chciała, pewnie chciałaby powtórzyć, nie? Cześć. No na pewno chcielibyśmy powtórzyć, nie ma co mówić, ale z drugiej strony też wiemy, jak trudne to będzie zadanie. Mhm. No to bez byle dobry mecz, bez dokładnie. Byle dobry mecz, jasne. Ten kolega nam ostatnio w meczu strzelił bramkę? Niestety, albo czemu stety. Czemu to zrobiłeś? No musiałem, jak już taką miałem okazję, to nie mogłem tego zmarnować, bo mnie koledzy zabili. No, domyślam się. W tym też strzelę. Nie no, co, jaka sytuacja? Tu kolegi Wytka, czy jest lepszy, ale on czy siostra? Tyle się produkowało. Ostatnio, ale no kurczę, panowie, no. No wynik miał być inny, wtedy byśmy, widzowie by wiedzieli, o co chodzi. No, i prawda jest taka, że nic się nie nadawało. Nic się nie nadawało. Zaskoczyliście nas tutaj troszeczkę, zasmuciliście kibiców. 30 minut naszej rozmowy. Zaraz Łysy jeszcze przyjdzie, czekajcie. A, co się boisz? Czuję. No widzę u was nastroje tak jak ostatnio. Niedobrze. Radosny futbol. To tak klasyk tam kiedyś powiedział, że coś tu przyjechało i poniekało. No i co panowie, jak wy? Cieszyliście się, że Ruch Chorzów? Bardzo. Tak? Bardzo, tam kolega w tym afro ma patent na Chorzów. Tu musi. No wiem właśnie, no do niego od razu kupiłem. Charakterystyczny kolega. Łatwo. Jak dzisiaj na różnych, jak on na rogi chodzi. Czemu pudel? Tak tu strzeli ostatnio. I tak, to nie jest budka na fotki. A po to budka. A odwaliło mu? Odwaliło mu po tej ręce? Gość, który na gaśnicy się przebierał na szatni, nie? W kończykach przychodzi do szatni, szkoda gadać. On nie umie piłkę grać. No. Przecież on szedł na basen i brakowano młodzieżowca i go zawołali. Paszek kupuje bilecik, ja? Jasne. Daniel Paszek czy nie ten, czy nie Daniel? Daniel. Od niego, na jego cześć tak. Od niego, no, od niego. A skąd jesteście? Z Łazisk. Z Łaziska? No Łaziska to, Górne. To już wszystko wiadomo. No, czemu Łaziska nie kupują biletów wcześniej? Bo to do brata, miał już miałek. Ty już miał, no to dobra. Miał już miałek, to do brata. To żeś się wytłumaczył. Wytłumaczyłem się. Bo tak to bez sensu klękać, nie? Jak można sobie wcześniej. No, brać Bedera mi dzwonił, że mu wziąć. Bo jedzie genał z siorą. To kibicujcie, gościa. Dzięki. Raz. Ostatnio co? Miało być dużo. Dużo nas było. Słuchajcie, niestety kulisy charakteryzują się tym, że jakby był dobry wynik, wszystko, wszystko byś puścił. Tak. A teraz? A teraz, no jak będzie dobry wynik dla Ruchu Chorzów, panowie. To tak jak ostatnio, no niestety muszę powiedzieć, musimy negocjować, nie? Ostatnio jak to było? Repcak. Mam pytanie od kibiców Ruchu. To znaczy? Czemu na ciebie wołają Łysy, skoro masz włosy na głowie? No właśnie. To jest dobre pytanie. A tak wołali? Tu? No. No ostatnio mocno jechali, ale z drugiej strony nie dziwię im się, no trochę krwi im napsuliśmy. Widziałem tam prowokacje lekkie. No była lekka, no ale to... Chyba wybaczą, nie? Chyba wybaczą, to raz. Wiecie co, jak to kiedyś było takie hasło, Bóg wybacza Ruch nigdy, nie? Więc może zapomnieli. Ale prawda jest taka, że ogólnie naprawdę fajna to jest atmosfera, bo... Tak naprawdę mówię, my po to gramy, żeby właśnie ludzie przychodzili i niezależnie czy jadą z nami, czy nie jadą, ale to jest fajne, to jest dla nas super sprawa, nie? Więc... No tak. Kiedyś Maciej Korzym nawet też tutaj swego czasu, były jakieś na niego tutaj śpiewki różne prowokacyjne i potem on w jakimś wywiadzie się właśnie w podobnych słowach wypowiedział, że podoba mu się taka atmosfera i nawet kibice Ruchu mu zaśpiewali, będąc na koronie, więc... To tak fajnie, jak piłkarze jednak czują ten klimat. Nie, dla mnie to jest, ja naprawdę w samych superlatywach mogę powiedzieć, pomimo mówię, tych złych, takich negatywnych... To są emocje. To są emocje, ja to rozumiem, ale mówię, dla nas, o tutaj zawodników, super, super sprawa. Widzę, tutaj teraz technicznie musicie wszystko pochytać, tak? Witam ponownie. Teraz proszę tam siedzieć. A to idzie z kamer TVP, tak? To jest z tych, co jest transmisja. To idzie z kamer, gdzie jest obok tutaj wóz, gdzie jest transmisja, tak? Wszystkie kamery są podpięte transmisji. Nic nie umknie. Dobrze by dzisiaj... było, jakby tak było, ale czasami jest 20 kamer i coś umknie. No i to jest właśnie dziwne, nie? Nie, to nie jest dziwne, no jednak człowiek je obsługuje. Wystarczy ruch kamerą, kamera to jest za smuży, akcja się wydarzyła, ale wszyscy poszli za piłką, tak? A to zdarzenie miało miejsce, poza grą. Zdarzają się takie rzeczy. To jest 20 kilka kamer i też nie wszystko mamy. Weź to, chłop. Dzień dobry. No, dzień dobry. Znowu najlepszy, ale najtańszy, tak? Ale nie, dzisiaj jest najdroższy. Patrz tu, bierz, ucz się od tych ludzi. Uczę się, dlatego z drugi wywiad robimy. Za baraże jest ekstra premia.
dobry. Ty tak pewnie. Co tam leci? Pewnie co tam leci? Jakiś Rocky paluch. Balboa na pewno, nie? Paluch. No nie, no paluch. A co, szamon jakiś? Coś? Nie, pudle. Aha, no to dobra, to leć, bo widzę furniesz. Dzięki. Jak tam? Dobrze. Cześć, ja Tomasz, jak tam? Dobrze, no wszystkim muszę tak samo odpowiadać, bo ale tak jest macie, dzisiaj. Ja wiem, że to tak często, ale macie spokój, widać was taką normalność. No tak, no ciężko, żeby było inaczej, jak gramy u siebie, przy tylu kibicach. No nic, tylko grać, nie? I wygrać dzisiaj, żeby trochę radości sobie i kibicom przynieść. Oj, będzie. To dzisiejsze ewentualne zwycięstwo no, będzie niesamowitą dawką energii. No to na pewno. Niedziela będzie piękna wtedy. Oj, zdecydowanie. Dlatego warto dzisiaj już zrobić ten pierwszy krok. Bo ten mecz z Radunią nie będzie chyba taki sam jak ten sprzed miesiąca, tak? Bo to inne jest w ogóle chyba podejście mentalne. Na pewno nie. Też fizycznie się czujemy lepiej. Choroby już nas tak nie dziesiątkują i... No i dzisiaj czujemy się dużo pewniej i trzeba to tylko pokazać na boisku dzisiaj. Super Tomek, to grajcie tak, żebym mógł to dać do kulis. Dobrze, postaramy się. Dzień dobry. Ty dzisiaj jesteś tu czy tam? Na placu. Dzień dobry. Dzisiaj? Sędziowie główni? Tak. Ja z sędzią Jarosławem przybyłem powspominać. No właśnie, to sędzia pechowy do tej pory, ale może dzisiaj przełamiemy. Jakie tam? No tam statystyka... Mówi, że nigdy nie wygraliśmy, jak sędziował nam. A sędziował chyba z 8 razy. Co ty mówisz? A Tadziu wszystkich znał oczywiście, nie? Na pewno. Nie znam. Nie wstydzisz się mnie? No właśnie, nie przyznaję się do kolegów. Tadeusz, a przyjdzie z pomysłu. A ja szukałem na fej... Też sędziowie. Ale... Nasi sędziowie. Boczni. Boczny. Asystenci, przepraszam, tak, no my tu takim prostym językiem. To panie sędzio, kiedy ostatnio na cichej? Ten 2017, ten smutny dzień? Tak. Ten smutny dziejach historii dzień równo chodzi wszystko serdecznie. Miło cię widzieć po tylu latach, prawda? Młody, co prawda już troszeczkę więcej się... Więcej siły głosów. Panie sędzio, to pierwsza wizyta od tej właśnie pamiętnej z 2017 roku na cichej? Pierwsza. Pierwsza, po 2000, mówi pan, który kiedy? 17 rok, no. 2017. 5 lat temu, tak? 5 lat temu. Płot nowy jest. Dużo jest nowego, no jest ten... Lifting został zrobiony do tego czasu. Klub się nieprawdopodobnie zmienił, tak? I cieszę się bardzo. W podobnych obrazków raczej nie zobaczymy, tak jak to było. Powiedz, że jedna rzecz jest niezmienna, jest super murawa. Tak jest, murawa jest jak zawsze była perfekcyjna. Dobrze, że Moruś, się Moruś, murawa perfekcyjna, no i stojące zapałki. Tak, żeby się nie podpaliły. No jak, a generalnie jak pan wspomina tak ten mecz, tak właśnie, bo trudny był, tak? Z perspektywy trybun. Nawet nie pamiętam. No, wiem, że jak kończyłem go, to stałem mniej więcej gdzieś w tym miejscu, tak? Mniej więcej gdzieś w tym miejscu, dlatego że wszyscy zaczęli wybiegać. Mówię, kurczę, najbliżej będę miał do tutaj. Dobrze, powodzenia. Wszystkiego dobrego. Obojętnie w której części pola gry będzie ważne, żeby się po prostu obrócił do tej kamery i już będziemy nie na zbliżeniu. Bo tak jak potem słuchać gwizd, a nie widać sędziego, to powiedzą ktoś gwizdnął, ale nie wiadomo kto, nie? Fajnie, dziękuję bardzo. Czyli tu wskazówki estetyczne, tak? Jak się ustawić, to... Strategicznie ważne, bo ja kiedyś pamiętam, była jakaś afera, że gwizdnął sędzia główny, ale było przedłużenie meczu. No i była afera, że nie pokazano sędziego i były już wątpliwości. No to życzę powodzenia, aby się sędziowie dobrze odwracali do kamer. Tak jest, żeby dobrze sędziowali, żeby wszyscy byli zadowoleni, nikt się na sędziów nie denerwował. Tak, oby o nich się nie mówiono, jak to powiedział sędzia Szorek. Tak jest, wszystkiego dobrego. Powodzenia. Dobrze, Szaliczek, tak, na młodego. Debiut dzisiaj. Zestresowany, co, Gabryś? A skąd jesteście? Myszkówka. Myszkówka jest Myszków. No to jest właśnie Myszków tu z tej okazji super, że KS Myszków podpisał Partnerską umowę z ruchem. W końcu, fajnie. Bo to już też tak wyczekiwane było trochę. No. No to kolego, a ile masz lat? 11. No to odpowiedni czas. Jeszcze brat miał jechać, ale chory. Niestety gorączka rano. Nie wyciągnęliśmy, ale jednego się też udało. A idziecie na sektor? Na młyn. Na młyn? No ja. Co się będziesz na rodzinnym? Ja się uczyłem na młynie, no to i młodego trzeba uczyć na młynie. Dobry. Wincierze? Tak. No to pięknie was trafiłeś. Witamy was. Fajnie was widzieć i fajnie widzieć szczególnie tutaj tego kolegę. Ja, mi również miło. Który też miał jakiś swój udział w tym, że Ruch Orzów jest w drugiej lidze. No, też tak myślano. No to co, fajnie, że możesz być. Jasne, jak najbardziej. Się liga skończyła. Ja teraz troszkę odpoczynku, bo mamy czas tutaj, nie? A ty co, z Frelką byś przyszedł? Ja, Frelka. Co się wstydzisz, tak daleko od niej stoisz? Skąd masz Frelka?
Sorzowa Jefrelka. Sorzowa, no i bardzo dobrze, bardzo dobrze. A jak się nazywa? Natalia. Natalia. No to fajnie, fajnie, fajnie. A idziesz na trybunę? Trybuna górną. To dzisiaj ponoć prowadzimy taki doping, że... No, pociągnij to tam konkretnie. Dobry. Wisiemka? O proszę, no to dzięki za wsparcie. Skąd jesteście? Kraków czy jakaś dzielnica? Jesteśmy w okolice Krakowa. Albernia. Okolice, o proszę. Fajnie, fajnie. No to, panowie, wiem, że to głupio zabrzmi. Obyście awansowali. Ale byśmy się spotkali. W niedzielę, tak? No. I z motorem najlepiej, no, bo wtedy będzie zajebisty mecz. Dzień dobry, pani Renatko, jak to Filip zawsze do pani godo. Jak się pani czuje? Bardzo jestem nerwowo. Ja też. Coś mi... Ręce latają, nogi, nie wiem czemu, chyba będę grać. A jak... Pan Maciej Grygierczyk, panie Maćku, pan ładnie zawsze mówi o ruchu. Ja ładnie... Znaczy jak są takie wyniosłe chwile, wyniosłe mecze o coś, to pan ładnie, ładnych słów używa. Powiem ci tak, od połowy maja 2017 miałem, bo sobie to sprawdziłem wczoraj, serię nieopuszczonych domowych meczów rozwoju w różnych ligach, na różnych stadionach domowych. 63 mecze, ale tu oczywiście nawet przez ułamek sekundy nie było wątpliwości, co trzeba było czyli zrobić. Czyli niech ten fakt odpowie na pytanie, jak to jest ważne spotkanie, tak? No tak, no, są nerwy, no, że ciężko zebrać myśli. A to dopiero, mam nadzieję, przedsmak tego, co będzie w niedzielę, nie? Oby. Chociaż ja pamiętam, jak Radunia, czy pamiętam, to nie trzeba wielkiej pamięci, bo to było miesiąc temu, jak Radunia tu wygrała 1-0, to ja tak czułem, że tu będzie rewanż w barażu. Czułem to i ja mam nadzieję, że chorzowcy kibice będą pamiętać, co się wtedy działo, ile Radunia czasu ukradła, co pan Łuczak mówił w szatni, bo to też o tym się pisało, więc niech to zostanie przekute w coś pozytywnego tutaj dla Ruchu, bo to się dzieje. Father, oh my god! again! Important, okay. Important game and... I think it's go on to the next match. Czy tyle znajomych twarzy, tyle nowych, w sensie nowych starych ludzi, tak? No, to taki mecz, który przyciąga, nie? Dużo osób. Mam nadzieję, że on będzie dzisiaj szczęśliwy i spotkamy się w niedzielę i będziemy świętować kolejny awans, nie? Kibicujcie głośno! Cześć, Majan! Ty też nie mógł. Gratuluję w ogóle awansu Widzewa. A to nie dla mnie, to dla zespołu. No, ale kurczę, ale dziękuję, ale przyjemnie. Nie mógł, się nie cieszyłeś. Łezka się zakręciła, wiesz, Asset. Życzę wam, żebyście jak najszybciej przeżyli do sobie. A dzisiaj kolejny krok, tak? Z drugiej strony im bardziej, wiesz, tego płotu, znoju, krwi, łez po drodze, to lepiej smakuje, nie? Dlatego życzę... Wiesz, po takich porażach, no nie smakowałoby to na pewno. Życzę, żeby to było podobnie, a dzisiaj kolejny kroczek, taki malutki, nie? Potem w niedzielę, a potem się zobaczy. Tradycyjnie do kółeczka, do świeżeczka. Kubuś, co czujesz w kościach, w serduszku twoim niebieskim? Bardzo dawno nie miałem czegoś takiego, co... Jak to się ładnie godo po naszemu, nawet nie rajzy fibry. Nie, to się godo, że jest cały furt od rana i nie jestem w stanie... Zastanawiałem się, jak to powiedzieć po polsku, nie wiem, cały taki... Cały w szałocie, to też tak bardzo po polsku. Od samego rana, dawno nie było takiego meczu. I uwaga, ja wiem, że w trakcie meczu nie mogę takiego postulatu rzucić, ale bardzo mi się podoba to, co jeden z kibiców napisał, żeby wprowadzić znowu, tak jak było kiedyś, na te 5-6 minut przed końcem, żeby cała trybuna tupała, żeby drużyna, która tam jest na dole, żeby ten... Ja nie mogę tego zrobić, bo gdyby cokolwiek się wydarzyło, to byłbym pociągnięty do odpowiedzialności. Troszkę tak. Trochę tak. Także ja nie mogę tego zrobić. Uwaga, ale Grzesiu już to już właśnie uwaga, tu wspominał, że w latach właśnie tych... Jego latach. Jego latach, tak. No. To tak się robiło i... Ale bardzo dobrze, że Grzesiu ma, był w tych latach, bo dzięki temu możemy bazować na jego kibicowskim doświadczeniu. Tak. Pozdrawiamy Grzesia. Pozdrawiamy Grzesia, pozdrawiamy Grzesia, pozdrawiamy Wielki Ruch. Jaroda! Niech mi no ostraj złapie. Czekaj, no. Witą. Monet, ja cię nie widział 300 tysięcy lot. Nie godaj. A Sztela? No. Nie, chyba co? Aż tak źle nie było. Co u ciebie słychać, opie? U mnie wszystko dobrze. Jadymy. A jak ci tam w ogóle życie się wiedzie? No, jakie tam, jak kariera? Jak to teraz? No, skończyłem w Olsztynie i obejrzymy co dalej, nie? Chciałbym wrócić na Śląsk. Legitymacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Pan legitymacji zapomniał. Zapomniałem. Ciekawe, czy poznają. Kim pan jest, nie? Może poznają, jak mnie tu puszczą. No. Ciekawy jestem, nie? Ale mam nadzieję, że poznają. Jak pan myśli? Wygra Ruch dzisiaj? No musi wygrać. No jak nie wygra, to będę załamany, bo chcę w niedzielę jeszcze raz przyjechać. My też chcemy. No. Chcemy wszyscy się spotkać i zagrać w pierwszej lidze.
bo tam już fajne mecze nas czekają. No, nawet powiem szczerze, z Zagłębiu Sosnowiec. No właśnie, no właśnie, a to tutaj gdzie pochodzę coś... stąd i to jest bardzo ważne. No. Ja cię kręcę, jako ekipa. Niesamowite, panowie. Idziemy siąść, bo nie zdążymy. Zaraz grają. No. Dzień dobry, panie kolego. Ekstra klasa. Jest. Ale paka prezesie, co? No opie, oni chcą... Czteropak. Gadają, że czteropak. Chcą grać w ruchu, nie? No chcą, ale to nie jest takie łatwe. Helio spot, to nie wiadomo teraz. No. Ale z Nowego Jorku, jest z Nowego Jorku. To ale widzisz, spot i od razu my, do ruchu, nie? FC USA go tu przysłało od razu. Ponoć mamy zasponsorować, nie? Nie no, wezmemy. What the hell is going on? Ania, ty, pan Dąbrowski, którego zawsze ty polecałaś śledzić pogodę, wywróżył. Jest no dobrze. Wywróżył oczywiście, musiało być dobrze, na taki mecz musiało być dobrze. Ania, wierzysz w naszych chłopaków, w naszą drużynę? Z naszej umiejętności na pewno są po naszej stronie. Dobrze, że jest VAR, bo obawiałam się jakichś takich głupich sytuacji na boisku, jakiś fauli, niepotrzebny karny i tak dalej. Ale wierzę, no oczywiście, że wierzę. Aczkolwiek mój syn wywróżył 2-1, znaczy Arek, ten najmniejszy. Bajden dla ruchu. Bajden dla ruchu, ale cały czas będzie 1-1 w dogrywce strzelą na 2-1. No bez przesady, ja nie mówię tyle zdrowiu, Ania. To sam podziałam, takiego horroru nie przeżywamy. Arek, spokojne 2-0, jedziemy dalej. Panie Wdowik. Dobry. Z dalekiego Białegostoku. Dokładnie. Przyjechałeś na fajne mecze. No bardzo fajne, no. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie dobrze. Awans i ruch będzie w pierwszej lidze. Panie kolego, po co my tutaj zmierzamy do prezesa? Idzie nowa runda, no i napastnika szukają. A tak na poważnie, to jeszcze w styczniu zwrócił się do WR-ki jeden kibic, pan Patryk, wspominając o kryształowej kuli, którą w ogóle dostał od znajomego znajomego, a ten znajomy od wujka jakiegoś. A ona wróży świetlaną przyszłość ruchu, tak? Mam nadzieję, bo mówią właśnie, że każdy by chciał taką kryształową kulę, z której mógłby wywrócić przyszłość. My taką mamy. No. I podobno jest u prezesa. No to chodźmy. Prezes tu pewnie... Prezesa już nie ma, kulisty lecą. Prezesa już nie ma. Prezes już miga. A kula wygląda tak. Nie no, piękne, ale to jest jakaś tylko... nowa produkcja, czy jakaś... Nie, a czy w ogóle kibic nas prosił, no myśląc, że my eksperci, skąd to jest, skąd to się mogło wziąć, bo podobno z tego, co on pisał, podarowana była przez klub podczas meczu pucharowego z Legią Warszawa, klubowi Legii Warszawa. I stamtąd pokrętnie wróciła do macierzy. Jako fachowiec mogę powiedzieć jedynie tyle, że jest 14 gwiazdek, czyli po 89. Tyle mogę powiedzieć, no ale jest u prezesa. I to jest geszyn, można powiedzieć, że geszyn tak, do prezesa, niech stoi, tak. Godnie reprezentuje. Dokładnie tak, niech sobie tutaj stoi, niech czeka, czyli niech wróży na lepsze czasy. W Warszawie nie jest dobrze, to nie. Ale pojedziemy tam, mam nadzieję, za 2 lata i weźmiemy jeszcze 3 punkty od nich, a będzie szło, nie? No pewnie. Vamos, idziemy na mecz. Boguś, ty jeszcze tutaj! Ja tutaj! Kajdziesz! Na loża! Na loża! Tu będziesz... Ty, ale tu ja byś mógł poradzić 85 lat. Miejmy nadzieję, że wszyscy będziemy się cieszyć, oby tak było. Ale wierzę, że będzie dobrze. Musisz na gwiazdo? No chyba ja, nie? Nie ma odpuszczania. To co, cieszymy się dzisiaj? Jasne, że się cieszymy. Musimy! Dziela się dopiero będziemy cieszyć. Oby, nie zapraszając, oby. Chłopcy, wygra ruch. Tak, wygra! Ruch wygra. Cicho sięć! Narzon! I to są nasze mecze! No i zwycięstwo! To wygra mecz! Ruch! Wychodzą na boisko zawodnicy obu drużyn, a więc wczujcie się Państwo w atmosferę stadionu przy ulicy Cichej.
pierwszą połowę, drodzy Państwo, bez goli jak na razie w Chorzowie. 45 minut tej rywalizacji za nami. Czy ja dobrze widzę? Tymoteusz Puchacz, tak? No witam serdecznie. To za pośrednictwem tej kamery pozdrowienia podobno od Filipa Nawrockiego docierały, tak? Tak, do przyjaciela przyjechaliśmy. Do Filipa, tak? Tak, tak. No jak się podoba na ruchu? No atmosferka, nie? Klasyka, także my byliśmy bardzo zdeterminowani, żeby przyjechać. Wstaliśmy i przyjechaliśmy. No i gratulacje Mistrzostwa Turcji, tak? No bo tam, dzięki. Jak ja widziałem te filmiki, jaka tam impreza była, no to no niespotykane, nie? No nie ma takich rzeczy, także bardzo fajnie. No to fajnie. Jakie to wspomnienia w ogóle z tym stadionem? No ja tu awansowałem do Ekstraklasy z Sosnowcem. Grałem tu jeden mecz. No tak, kurczę, to smutny dzień dla ruchu. No ruch wtedy spadł, no. Mhm. Także lato, gorąco było mega. Tu nasi kibice siedzieli i tutaj awansowaliśmy, także no... A potem przygoda z GKS-em nieudana, nie? W sensie, no nieudana, no tam paradoksalnie grają lepiej niż Sosnowcu, nie? No spadliśmy niestety. Tak. Potem Lech, no i co? I Union. Ja, ze Śląskiem jestem związany, także sentymentalnie. To co, życzysz, nie wiem, Filipowi? Tak, życzę Filipowi pierwszej ligi po prostu i tyle. Panie Marcinie, jak tam po tej pierwszej połowie? Ale ma być szczery, czy mogę? Szczery. Ta telewizja jest prawdziwa. Nie da się być szczery. Nie, ciężko. Ciężko widać, że presja niektórych przerasta. Nerwowo, bardzo nerwowo. Niepotrzebnie, bo proste błędy. Myślę, takiego spokoju trochę. Trochę takiego luzu by się przydało, nie? Bo tak wygląda na to, że no nie są sobą z tego co widzę i myślę, że takiego wyluzowania trochę, zrzucenia z nich presji to by się przydało, nie wiem czy to jest możliwe teraz i myślę, że też fizycznie przepchali trochę i ta druga połowa będzie lepsza. Coście narobili, myśmy mieli awansować drugiego. Tak. No ale gratulacje. Co cię tu sprowadza? Marasz, no chciałem zobaczyć jak to tu wygląda. No i co, na razie... I co sobie teraz myślisz po tej pierwszej połowie? No na razie mecz nie porywa, no ale takie mecze są ciężkie. No. Ja już w barażach grałem dwa razy, także wiem jak to się gra, także no... No wy właśnie mówiliście, że chcecie tego za wszelką cenę uniknąć w Chojnicach, nie? No to jest ciężkie, no ale zobaczymy kto dzisiaj... Zazdroszczę wam, powiem ci szczerze, że macie już ten spokój, bo... Nerwy okropne. Oby się dobrze skończyło tutaj. No. Życzysz tego ruchowi? Życzę. Co Bartol? No my koniec, a wy zobacz jak tutaj walczymy. No wy utrzymanie, tak? Bo to był chyba cel tam, nie? Tak, można powiedzieć. No już później na pewno. No fajnie. No i co Bartol, jak ty to widzisz? Ciężko, nie? Ale wierzę w chłopaków, bo nieraz pokazywali, nie? Że walczą do końca i wiele było takich meczy, także myślę, jestem spokojny. Jeszcze wsparcie mają do was tutaj, mokry. No właśnie, od mokrego, tak? Tutaj? A to są, czy wy jesteście bliźniaczkami? A nie. Nie? Podobne. Takie same. Takie same, naprawdę. Robert, za nami kolejny udany rok, udany pod względem sportowym, ale ten rok ma też dużo więcej innych plusów. Ja za takie uważam na pewno frekwencję, bo kibice tutaj dopisali no, 100%. Natomiast ty jako osoba, która gdzieś tam z nami funkcjonowała, troszeczkę też inaczej na pewno patrzysz na klub. Na co ty zwróciłbyś uwagę? Za co należy pogratulować tym osobom, które w klubie pracują? Ja zdecydowanie gratuluję, bo to chyba pierwszy raz się zdarzyło, odkąd pamiętam, żeby ruch tak bez przeszkód dostał licencję. Na grę w lidze, tym razem akurat w pierwszej lidze, więc to jest duży sukces, bo zawsze pamiętam, pracując jeszcze w klubie, że były z tym problemy, mniejsze lub większe, ale tutaj poszło gładko. Kolejna rzecz, to co wspomniałeś, no, kibice dopisują i to jest super, bo no, niełatwo przyciągnąć tylu kibiców innym klubom na mecze drugoligowe, czy nawet trzecioligowe, bo w trzeciej lidze przecież ta frekwencja nie aż tak bardzo się różniła jak tutaj. No i kolejna rzecz jest taka, że zakładaliśmy, że awans będzie w ciągu 2 lat do pierwszej ligi, a mamy szansę zrobić to już teraz, więc to jest duży sukces i naprawdę to jest ciężka praca wszystkich ludzi tutaj w klubie. Jest Blue England, no się Marko! Prosto z lotniska lecimy, nie? Słyszku, tak? Ja pierwszy raz, ona jeszcze nie była u dziadków dobrze na chacie, a już jest na ruchu. A już jest na ruchu. Cześć! Pozdrów najlepszy serial na świecie. Wszyscy oglądać kulisy, nie? Ja nie ma wyjścia, bez wyłamki, nie? Wszyscy muszą. Tak, z daleka ci tylko boję, że chcielibyśmy podziękować Ultrasom za to, że nam pomagają w organizacji naszych popraw. Dlatego dzisiejsza oprawa będzie skierowana do Ultrasów, z grupy Ultras Niebiescy. Pozdrawiamy Ultras Niebiescy! Pozdrawiamy, chylimy czoła i ściągamy czapkę.
90 minutach, a więc emocji ciąg dalszy na stadionie przy ulicy Cichej w Chorzowie. Za chwilkę dogrywka. Mokry, chce zmiany czy nie? Dla nas trudno. Panowie, k***a. Co jest? Mokry nie chce zmiany, k***a. No jak możemy, k***a? Dawać, panowie. Dawać, panowie, k***a! Ale emocje obcy, co? Ja. No my rada wtedy to chce. Damy, musimy. No to śpiewajcie, śpiewajcie, bo ostatnie minuty. Mamy drugą część dogrywki i zobaczymy, co tam się wydarzy. Chodźcie tutaj, k***a! Dawaj, k***a, wszyscy! Panowie! K***a, napijamy się! Panowie! 15 minut! Się dziwią, że siwy jest. A jak się tak ma kończyć? No zasłużenie, no jak my byśmy tego dzisiaj nie wygrali, to by była największa niesprawiedliwość. Tyle sytuacji. My
i co panowie? Na zubie biescy! To jest fajne. Ale, bardzo fajne. 50% sukcesu, kurde. Jeszcze 50. Kapitanie, co ty na to powiesz? Sztos! Wszystko zgodnie z planem, 1-0, dziękuję. Nie, naprawdę, myślę, że dzisiaj bardzo fajny mecz w naszym wykonaniu. Początek był taki niemrawy. Ale później już wszystko super, naprawdę. Jestem mega zadowolony z chłopaków. Dawaj, dawaj panowie! Do pierwszej ligi, no ostatnia prosta. No tak, ale czeka nas bardzo ciężki mecz, zobaczymy z kim, ale możemy sobie dzisiaj spokojnie usiąść wszyscy wspólnie w szatni i obejrzeć ten mecz drugi, zobaczymy, czekamy, obojętnie kto to będzie, idziemy na maksa po pierwszą ligę. No to Tymek Puchacz był świadkiem fajnego widowiska. Zgadza się, wynik na początku 0-0 pewnie nie jest zbyt emocjonujący, ale... Końcówka mogła to wynagrodzić. Wynagrodziła, ale zgadza kilka się. Lat mniej, panowie. Kilka lat mniej. Więc złapałeś go tam na trybunach, tak? Tak. Mokry, co? Ta twoja końcówka w ruchu będzie niesamowita. Może się zakończyć naprawdę czymś wyjątkowym. Musi tak być. Nawet nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. W niedzielę obowiązkowo trzeba zameldować się na cichy. Chłopie, już głosu nie mówię, co tu się wydarzyło dzisiaj? Ile my czekali na takie szpile? Panowie, i co? Króciutko, jest! Ja bardzo gratuluję, naprawdę. Dziękuję. Gratuluję, panowie, naprawdę. Obiecywaliśmy jedną rzecz, nie obiecywaliśmy awansu, idealnie obiecywaliśmy, ale obiecaliśmy, że będziemy walczyć o ten awans, tak? Pamiętasz, Asset? My zawsze dotrzymujemy słowa. I chyba wszystko się zgadzało. Jeszcze jest za wcześnie, bo to w emocjach wiadomo, ale to chyba też zabiera te argumenty niektóre, że Ruchorzów nie chce awansować. Ruchorzów walczy do ostatniej minuty i zawsze tak będzie. Panie Grodzicki, pan jest szczęśliwym komentatorem Ruchorzów i rozmawiałem z twoim współkomentatorem, no to potwierdził. No to trzeba w niedzielę przyjechać. Będziecie w niedzielę. Muszę. No to koniecznie. Cieszę się, bo mam urodziny w niedzielę, więc przyjemnie na takim stadionie je spędzać. Thank you.